Paulina Smaszcz publicznie zwróciła się do partnerki Hakiela. Takich słów nikt się nie spodziewał. Dominika i Marcin Hakiel mają powody do radości. Już niedługo na świat przyjdzie ich pierwsze wspólne dziecko. Pod ostatnią sesją zdjęciową serdeczne życzenia postanowiło złożyć im wielu fanów i celebrytów, w tym sama Paulina Smaszcz. Oto szczegóły zaskakującej wymiany zdań. Marcin Hakiel ponownie szykuje się do roli ojca. Zaskoczyli zdjęciami. Marcin Hakiel i jego ukochana Dominika od wielu miesięcy są w centrum zainteresowania. Nic dziwnego, skoro ich wspólna historia stanowi gotowy materiał do scenariusza dla komedii romantycznej. Zakochani odnaleźli się po trudnym rozstaniu Marcina, który, choć liczył na to, że ułoży sobie życie z poprzednią partnerką, także Dominiką, musiał obejść się smakiem. Na szczęście teraz tancerz jest szczęśliwy i szykuje się do przywitania na świecie pociechy. Nawet wyjątkowa sesja ciążowa, którą zakochani dopiero co podzielili się w sieci, spotkała się z bardzo ciepłym odbiorem. Zachwyty spływają z różnych zakątków kraju i od różnych gwiazd. Paulina Smaszcz zwróciła się do partnerki Marcina Hakiela. Wśród osób zachwyconych zdjęciami nie brakuje Pauliny Smaszcz, która niejednokrotnie wyrażała swoje wsparcie dla Marcina Hakiela. Przepiękna, mądra kobieta, z dystansem i poczuciem humoru. Całuję mocno i dużo zdrowia dla całej waszej rodziny, napisała Paulina na Instagramie. Dominika szybko odpowiedziała, bardzo dziękuję pani Paulino. Paulina Smaszcz wspiera Marcina Hakiela. Nie pozostaje jej dłużny. Gdy magazyn Party w przeszłości pytał Paulinę o Marcina Hakiela, ta nie potrafiła milczeć na temat swoich uczuć. Kibicuję panu Marcinowi i pani Dominice, bo naprawdę wydają się bardzo ciekawym, interesującym, dobrym, spełniającym się związkiem, wyjawiła. Marcin Hakiel nie pozostał jej dłużny. Nie znam pani Pauliny. Przez długi czas było mi jej żal. Wydaje mi się, że może pewnych emocji miała w sobie za dużo, ale ja ją po ludzku trochę rozumiem.